Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło gościć w Łazienkach, w pałacu na wyspie. I dzisiaj spotkać się z Państwem. Bardzo mi miło, że przybyli Państwo też tutaj w ten wieczór do pałacu. Witam też serdecznie wszystkich, którzy obserwują nas w internecie. I proszę Państwa, zapraszam na podróż do XVII wieku. Naszym przewodnikiem będzie właśnie Mattia Preti. Dzisiaj będziemy się przede wszystkim zastanawiać, w jaki sposób artyści używali światła w swoich dziełach. Światło rzecz ważna, na wystawach między innymi też. Również planowany jest wykład, który poświęcony będzie, jak oświetlać dobrze wystawy. A my się oczywiście spotykamy właśnie w związku z wystawą, która tutaj jest niedaleko. Artysty rzeczywiście jednego z najlepszych artystów włoskiego baroku. Gościmy bardzo kilka jego wybitnych dzieł. To jest duże wydarzenie, chociaż wystawa może nie jest ogromna, ale ja się z niej bardzo cieszę, dlatego że w ostatnim czasie mam takie refleksje, że oczywiście twórczość takich artystów jak Rubens czy Rembrandt nas fascynuje, ale też dobrze poznać, myślę, również i innych ich kolegów, którzy może się często okazać, są równie ciekawi. Dlatego też zaczynam od obrazu, który również możemy zobaczyć na wystawie, który przedstawia jej bohatera i naszego przewodnika. Choć nie jest on tutaj ukazany jako malarz, tylko jako rycerz zakonu świętego Jana, rycerzy maltańskich, który rozdaje jałmużnę. Dzisiaj jednak, proszę Państwa, nie będziemy się zajmować dokładnie biografią Mattii Pretiego, który bardzo długo żył, jego życie też jest niezwykle ciekawe, barwne, chociaż też nie brakuje nam wielu białych plam dotyczących jego biografii. Ja chciałbym, żeby obrazy, które gościmy w tej chwili w Warszawie, niektóre przynajmniej, które są na wystawie, były dla nas takim punktem wyjścia do refleksji nad tym, jak sztuka baroku posługiwała się światłem. W związku z tym też nie do końca będę Państwu tutaj różne dzieła chronologicznie pokazywał. Raczej skupimy się na wybranych tematach, żeby mieć możliwość porównań pomiędzy pracami różnych artystów. Chociaż z drugiej strony zobaczą Państwo, że dzisiejszy układ mojej prezentacji takie elementy pewnego następstwa stylistycznego też ma. Dlatego, że trzeba od razu powiedzieć, Mattia Preti, który długo żyje, działa w różnych ośrodkach i też dużo podróżuje. W związku z tym w jego twórczości odnajdujemy liczne wpływy. Zresztą w ciągu właściwie prawie całego wieku XVII, bo dużą część tego stulecia jego życie obejmuje, we Włoszech, szczególnie we Włoszech, pojawią się różne tendencje i my też niektóre z nich sobie zobaczymy. Ale też nie ograniczymy się do końca tylko do Italii, bo czasem zrobimy trochę dalsze wycieczki, może nawet czasem trochę ryzykowne, ale tak jak powiedziałem, Mattia Preti będzie naszym przewodnikiem, ale chciałbym, żebyśmy też trochę przenieśli się w te czasy baroku i czasem zobaczyli też różnorodność, z jaką traktowane jest światło u różnych artystów w różnych ośrodkach artystycznych. To tyle wstępu, ale to dość ważne, bo ta koncepcja myślę, że jest dość
nietypowa. I tak jak powiedziałem, będziemy często się odwoływać tutaj do dzieł, które goszczą w tej chwili w Łazienkach. Najwcześniejszym obrazem Matii Prettiego jest ta gra w tryk-traka, która nie tak dawno trafiła do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie. I proszę Państwa, też ten obraz nie bez powodu od niego zaczynam, dlatego że jednym z takich najbardziej wyraźnych tendencji w sztuce wczesnego baroku będzie karawagionizm. Mattia Pretti właściwie należy już do, można powiedzieć, chyba ostatniego pokolenia artystów, którzy będą się inspirować Caravaggiem. Caravaggio, który swoją karierę rozpoczyna w Rzymie w latach 90., jest rzeczywiście chyba takim najmocniejszym punktem początku baroku. Czasem mówi się wręcz o rewolucji związanej z jego obrazami. Ale ta rewolucja to nie tylko radykalne, wprowadzane przez niego zmiany, ale również właśnie cały krąg artystów, którzy będą w różny sposób z tego dorobku korzystać. Mattia Pretti pojawia się w Rzymie w latach 30. Ten obraz też zapewne z połowy lat 30. może pochodzić i jest przykładem nie tylko dobrego odniesienia się do twórczości Caravaggia, ale również jest tematem, który dość często pojawiał się tak u Mattii Prettiego, jak u innych artystów, których określamy mianem karawagionistów. I proszę Państwa, to jest też obraz, w przypadku którego przyjrzymy mu się trochę bliżej, bo widzą Państwo, że światło odgrywa tutaj bardzo dużą rolę. Będziemy się przyglądać i samym postaciom, scenie, w jaki sposób jest ona oświetlona, ale też proszę zwracać uwagę, jak traktowane jest tło przez artystów. Tutaj mamy taką dość delikatną, ale widoczną smugę światła. Do takiego efektu jeszcze wrócimy. Czasem będzie on dużo wyraźniejszy u artystów XVII wieku. Mamy też takie wrażenie, że choć z tyłu ta smuga światła nie jest jakoś bardzo mocno wyeksponowana, to potęguje wrażenie, które często w odniesieniu do Caravaggia się, które mamy, takiego jakby reflektora, który bardzo ostrym światłem oświetla te postaci. Widzą Państwo, że to światło pada z góry, z boku. Twarz kobiety podkreślona jest, właśnie jest w cieniu, taki efekt jest tutaj uzyskany. Za to ta ostrość tego światła jest też tutaj podkreślona tym odbiciem się na czaszce tego mężczyzny. Chociaż nam ta scena może się wydawać sceną dość naturalną, rodzajową. Wiemy, że Caravaggio odwiedzał różnego rodzaju gospody, z których czerpał inspirację. To jednak w tym przypadku, w tej chwili tylko znawcy kostiumologii to widzą, mamy do czynienia ze strojami, które wcale nie są do końca strojami XVII wieku. Dla widza z tego czasu byłby to rodzaj kostiumu, co może sugerować, że mamy do czynienia nie tylko ze sceną rodzajową, ale też ze sceną, która ma swoje znaczenie alegoryczne, chociażby na przykład moglibyśmy się tutaj dopatrywać trzech faz życia człowieka.
Teraz chciałbym, żebyśmy się skupili, obejrzeli kilka obrazów, które będą prezentować różnego rodzaju gry przy stole, bo to podobny rodzaj kompozycji. Tutaj jeszcze jeden obraz Mattei Prettiego z podobnego czasu z Ashmolean Museum w Oksfordzie. Widzą Państwo, że to dość podobna kompozycja, chociaż gra się zmieniła. Tutaj mamy z kolei taki wyeksponowany hełm tego żołnierza, na którym też odbija się światło, które zresztą bardzo podobnie pada na tą grupę postaci, z tym, że już nie mamy tego elementu w tle, to tło jest dużo bardziej neutralne. Tego typu sceny, które przedstawiają właśnie postaci przy stole grające, mogą mieć swoje źródło w takiej kompozycji Caravaggia, która właśnie pochodzi z lat 90., więc jest jego wczesnym obrazem, ale też widzą Państwo, że choć sama koncepcja obrazu jest podobna, trzy osoby przy stole, to właśnie jest to obraz o zupełnie innym potraktowaniu światła, również kolorystyki jest dużo jaśniejszy, te kontrasty są dużo bardziej delikatne, wręcz tło w pewnym momencie jest tak mocno rozjaśnione. To jest typowe dla wczesnych obrazów Caravaggia, które dopiero po jakimś czasie będzie częściej malował właśnie obrazy z takim efektem jakby mocnego światła. Trzeba pamiętać, że tacy artyści jak Mattei Pretti, którzy już dość późno pojawiają się w Rzymie, nie tylko mogą oglądać obrazy Caravaggia, te do których mają dostęp, ale również obrazy jego bezpośrednich naśladowców, którzy tak jak chociażby Antiveduto Grammatica jest właściwie artystą z tego samego pokolenia co Caravaggio. Tutaj widzą Państwo tylko dwie postaci grające karty przy stole, ale właśnie mamy tutaj zastosowaną tak zwaną manierę tenebrose, czyli ten efekt wyodrębnienia postaci z ciemnego, proszę zobaczyć, zupełnie neutralnego tła. Za to szczegóły strojów i twarz jednego z mężczyzn, bo drugi znów jest w cieniu, są mocno podkreślone. To oczywiście też daje możliwość przedstawienia fałd szat. Proszę spojrzeć na te rękawy. Światło oczywiście tutaj buduje nam bryłę, przestrzeń zawartą w tym obrazie. I jeszcze jeden ważny malarz, który będzie takim pośrednikiem, szczególnie ważnym pośrednikiem pomiędzy Caravaggiem i później kręgiem caravaggianizmu, który tak naprawdę rozwinie się w pełni już po śmierci samego Caravaggia. Tym artystą jest Bartolomeo Manfredi i tutaj też mamy już bardziej liczniejszą scenę grających w karty. Niestety, proszę Państwa, obraz w tej chwili praktycznie nie istnieje, dlatego że stał się ofiarą ataku w 1993 roku, kilka lat temu Galeria Uffizi próbowała go zrekonstruować z fragmentów. Wybuchła bomba przy muzeum i niestety obraz był vis-a-vis szyby, która go pocięła na kawałki i niestety w tej chwili wygląda w ten sposób. Ale rzeczywiście Bartolomeo Manfredi, jak Państwo widzą, często sięga po podobne sceny. Sceny, gdzie pojawia nam się dużo więcej postaci. U
Ale Matyi Prepkiego zresztą też będziemy za chwilę oglądać sceny, w których tych postaci jest dużo więcej, a więc też i światło musi być odpowiednio rozłożone. Te akcenty jasności, jak widzą Państwo, są tutaj bardzo harmonijnie, równomiernie skomponowane. Karwadżianizm to nie tylko nurt, któremu ulegają artyści włoscy. Na tym też między innymi polega jego fenomen. W tym czasie do Rzymu przybywa też wielu artystów z północy, z Francji, z Niderlandów. Jednym z nich jest Valentin de Boulogne, jeden z najciekawszych interpretatorów pomysłów Caravaggia. I jak Państwo widzą, kolejna scena też z takim efektem postaci odwróconej tyłem, tutaj znów ubranej w zbroję. I bardzo dynamiczna, bo tutaj właściwie w związku z oszukiwaniem, którego jesteśmy świadkami, podobny wątek byśmy u Caravaggia też zobaczyli, pewnie za chwilę wybuchnie jakaś awantura. W związku z tym ten dynamizm tej sceny, jej dramatyzm jest i podkreślony przez kompozycję, i właśnie przez świat. Skoro jesteśmy przy francuskim autorze, to trzeba też pamiętać, że ci artyści przybysze, część z nich pozostanie w Rzymie, ale część z nich będzie przenosić te idee na północ. I skoro mówimy o luminizmie wieku XVII, czyli o takim dość trudno definiowalnym nurcie, ale generalnie tym nurcie, w którym to właśnie światło jest tym głównym składnikiem obrazu, to musimy wspomnieć o Georges de Latourze, francuskim malarzu, który zapewne nigdy nie był we Włoszech. Zresztą za życia odnosił sukcesy, ale powiedziałbym dość ograniczone. Nigdy nie zdobył jakiejś szerszej sławy, a dopiero od początku XX wieku w pełni doceniamy jego oryginalność. Bo jak Państwo widzą, tutaj też ten efekt ostrego światła się pojawia, ale trochę się on różni od tego, co do tej pory widzieliśmy. Z jednej strony to bardzo taki specyficzny, jakby uproszczony styl Georgesa de Latoura. No, nie bez powodu podobał się on w czasach kubizmu. Ale też proszę zobaczyć, że w tym przypadku światło pochodzi z bliżej nie do końca określonego źródła, prawie go nie widzimy, które znajduje się wewnątrz obrazu. I jak Państwo widzą, to daje ten efekt takiego oświetlenia wszystkich postaci, ale też znowu ostrego kontrastu, co najlepiej widać na tej postaci na pierwszym planie. Jak Państwo widzą, na tym temacie grania przy stole bardzo różne efekty można zobaczyć. Wróćmy jeszcze do Matyi Prepkiego, żeby zobaczyć, jak on chętnie, często w tamtym czasie wybiera właśnie taką tematykę. Tutaj dość słabiutkie zdjęcie, tylko takie jest niestety dostępne, a obraz jest własnością Muzeum Narodowego w Krakowie i pochodzi zapewne z bardzo podobnego czasu, jak dość podobna praca, która jest własnością Zamku Królewskiego, obecnie prezentowaną na wystawie w Łazienkach. Trzeba jeszcze wspomnieć, i ten obraz jest chyba dobrym do tego przykładem, że podobnie jak w obrazach Caravaggia, możemy się tutaj dopatrywać też pewnych typów. Już widzimy żołnierza, widzieliśmy takie przykłady. Panie, które się pojawiają przy okazji tych scen, bardzo często mogą być
prostytutkami mogą należeć do takiej sfery właśnie pewnej rozrywki, która jest tutaj przedstawiana. I kolejnym takim rozrywkowym motywem jest muzyka, która jest często łączona właśnie z podobnymi tematami. Tutaj, jak Państwo widzą, bardzo podobna kompozycja Matti Prettiego, obraz Muzea Thyssen-Bornemisza w Madrycie, ale właśnie z tym motywem muzyki. I proszę Państwa, wróćmy jeszcze na chwilę do artystów, którzy przyjeżdżają z północy. Tutaj Gerrit van Honthorst, jeden z najciekawszych, najlepszych z przedstawicieli właśnie tak zwanego karawadżionizmu utrechckiego. No, to jest też ta scena, o której miałem na myśli, mówiąc o radosnych, rozrywkowych tematach. Tutaj nie mają Państwo chyba wątpliwości co do zawodu owej damy, która tutaj chyba nie tylko ma za zadanie grać. Proszę zobaczyć, że też mamy podobny efekt, który u samego Caravaggia raczej się nie pojawia. U niego bardzo rzadko światło, źródło światła jest w obrazie. Za to jego naśladowcy, szczególnie ci północni, ten efekt będą rozwijać tak jak w tym obrazie. I proszę Państwa, to nas prowadzi, nie zatrzymując się tutaj przy takim szerszym zjawisku, jakim był karawadżionizm utrechcki, który oddziaływać będzie właśnie również na innych artystów. I chciałem teraz Państwu pokazać znów bardzo podobną scenę, znów gra w karty. Pierwsza postać pogrążona w cieniu, źródło światła w obrazie. Obrazie autorstwa Jana Livensa. Malarza, który w bardzo młodym wieku zaczął robić bardzo szybko karierę i w latach 20. będzie miał swój warsztat bardzo dobrze prosperujący w Lejdzie. No i proszę Państwa, w tym momencie już nie jest daleko do innego mistrza światła XVII wieku, który nie do końca wiemy, czy aby na pewno miał wspólnie warsztat w tym czasie z Janem Livensem. W każdym razie na pewno w latach 20. XVII wieku Rembrandt bardzo blisko musiał z nim współpracować. Nie znamy tak naprawdę charakteru ich kontaktów, ale znamy bardzo wiele dzieł, które wykazują bardzo wiele podobieństw. Od razu sobie powiedzmy, że obaj artyści wtedy jeszcze byli dość młodzi. To Livens był bardziej doświadczonym malarzem i to zapewne właśnie poprzez niego chociażby te efekty podpatrzone u karawadżionistów utrechckich mogły wpłynąć na Rembrandta. I proszę Państwa, skoro przyglądamy się scenom gry przy stole, no nie jest to obraz samego Rembrandta, ale rzeczywiście blisko związany z jego warsztatem. Widzą Państwo, że jednak ta kompozycja chociażby tutaj już uległa pewnej metamorfozie. Ten temat z samym Rembrandtem raczej nam się nie kojarzy. I skoro już jesteśmy na północy, to pokażę Państwu jeszcze pracę Teodora Rembotsa, jednego chyba z najwybitniejszych karawadżionistów, który jest malarzem flamandzkim. No i tutaj widzimy bardzo podobną scenę, bo tu i koncert, i gra w karty, i stół w centrum, ale widzą Państwo jednak różnicę w przede wszystkim właśnie świetle, co wpływa też na kolorystykę, która jest taka intensywna, soczysta. Sztuka flamandzka różniła się od sztuki holenderskiej i takiego czystego karawadżionizmu, który, co widać chociażby
Jeszcze tylko dodam, że przed chwilą pokazywany obraz to obraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, więc widzą Państwo, że przykłady ciekawych dzieł również i w Polsce się znajdują. A to już obraz naszego głównego bohatera z kolekcji Fundacji Roberta Longiego. I właśnie kolejny przykład takich bardziej bezpośrednich wpływów, jak widzieliśmy, nie tyle samego Caravaggia, co właśnie jego bezpośrednich naśladowców. I tutaj, skoro jesteśmy przy takich scenach przy stole i scenach muzycznych, to można wymienić jeszcze jednego wielkiego artystę, który pośrednio w swoim wczesnej fazie mógł być też w jakiś sposób pod wpływem tych idei, które Caravaggio i jego naśladowcy przeprowadzali w Rzymie. W okresie sewilskim szczególnie Diego Velázquez właśnie na początku swojej kariery maluje podobnie sceny, które są bardzo realistyczne, ale też widzą Państwo, że tutaj to światło, na ile oczywiście reprodukcja pozwala na taką ocenę, jest już trochę inaczej traktowane. To nie jest do końca ten efekt takiego reflektora, który w najbliższym kręgu Caravaggia i jego naśladowców byśmy znaleźli. Myślę, że udowodniłem Państwu, że ten temat w pierwszej połowie XVII wieku w różnych wersjach pojawia się bardzo często, również u samego Mattei Prettiego, który będzie malował podobne sceny, jak Państwo widzą, właśnie w latach 30., często bardzo rozbudowane. Ale, jak Państwo widzą, nie jest on jedynym twórcą tego obrazu. Trzeba pamiętać, że będzie przez nie tylko w tamtym czasie, ale jeszcze też później współpracował ze swoim starszym bratem, który zresztą w Rzymie był wcześniej. I są dzieła takie jak ten, które są uznawane za dzieła obu braci. Zresztą w tym przypadku takiej sceny koncertu, ale też i pojawia się taki motyw wróżenia z ręki, który byśmy spotkali też u Caravaggia, to są sceny, w których też dopatrywać byśmy się mogli bardziej głębszego, metaforycznego, alegorycznego znaczenia, tutaj być może właśnie odnoszącego się do takiej dobrej fortuny, która towarzyszy człowiekowi. Jeszcze jeden dość, myślę, ciekawy obraz Mattei Prettiego, który jest w jakimś sensie taką pochodną tego tematu, który żeśmy teraz omawiali. Widzieliśmy wielokrotnie siedzących przy stole żołnierzy w zbrojach, na których odbija się efektownie światło. Ten efekt tego odbicia też jest takim efektem iluzji. Mówiłem tutaj o różnych materiałach, ich fakturach, ale podobnie jest tą zbroją, gdzie my mamy dosłownie wrażenie, jakby to była prawdziwa zbroja i to właśnie osiągnięte jest poprzez światło. Tutaj jeszcze bardzo efektownie jest to zestawione właśnie z tymi rękawami i z tymi delikatnymi piórami, których faktura też jest tak wspaniale oddana. Więc można powiedzieć, że tutaj Mattei Pretti jakby wyjmuje taką postać z takiej sceny przy stole i naszą uwagę skupia na niej. Proszę też zwrócić uwagę, że wcale niekoniecznie skupia naszą uwagę na jej twarzy. Ta twarz tutaj też pozostaje, tak jak w niektórych innych postaciach z poprzednich obrazów, w cieniu. I proszę Państwa, wróćmy jeszcze do Caravaggia, dlatego że mówiłem o tym, że Mattei Pretti, tak jak inni malarze przyjeżdżający do Rzymu, niekoniecznie mieli dostęp do wszystkich obrazów, które my teraz znamy Caravaggia.
Ale oczywiście były takie kompozycje, które były dla nich łatwo dostępne. Tak jest ze słynnym powołaniem świętego Mateusza, które znajduje się w kościele San Luigi dei Francesi. To po prostu był obraz dostępny dla wszystkich, gdzie nie tylko mamy podobną scenę przy stole, ale mamy też ten ostry snop światła. Światła, które również tutaj ma bardzo wyraźnie swoje znaczenie symboliczne, bo oczywiście musimy pamiętać, że światło to symbol Boga. W tym przypadku będzie to symbol łaski Boga. Ono jakby podkreśla ten gest Chrystusa, którego wcale jakoś bardzo wyraźnie nie widzimy. Widzimy za to jego rękę, która wskazuje na bardzo zdziwionego zresztą świętego Mateusza, że to on zostaje właśnie w tym momencie wybrany. I rzeczywiście nie tylko oczywiście Caravaggio będzie używał podobnej kompozycji właśnie skupionej wokół stołu do tematów, które już nie będą tematami rodzajowymi, tylko będą tematami chociażby religijnymi przede wszystkim. Tak jak tutaj wieczerza w Emaus, którą Caravaggio maluje już zapewne po swojej ucieczce z Rzymu. Trzeba pamiętać, że Caravaggio, który musi uciekać w związku z zabójstwem, które popełnia, będzie podróżował też po miejscach, do których trafi Mattia Preti. Będzie to chociażby Neapol czy właśnie Malta, z której obrazy przyjechały na obecną wystawę. A więc te wpływy będą w bardzo różny sposób się pojawiać i wzajemnie oddziaływać. I jeszcze jeden ważny malarz dla naszej takiej siatki wzajemnych zależności to Giuseppe de Ribera czy José de Ribera, jakby Hiszpanie powiedzieli, a więc właśnie hiszpański malarz, który pojawia się też w Rzymie, ale przede wszystkim działa w właśnie Neapolu. I u którego, tak jak w tym dość wczesnym jego obrazie, widzimy też wyraźne wpływy Caravaggia, chociaż Ribera, podobnie jak Preti, będzie miał bardzo długą, bogatą karierę i jeszcze się przekonamy, że ten styl jego też będzie ulegał zmianie. Tutaj zaparcie się świętego Piotra, a tutaj z kolei też Piotr, bo to scena z groszem czynszowym, obraz Mattii Pretiego z Pinakoteka di Brera w Mediolanie, gdzie właśnie przy okazji tej sceny z Ewangelii podobna kompozycja, tutaj nawet mamy ten efekt postaci z tyłu widzianej, światło na łysinę znowu się pojawia. To jest pewien repertuar pewnych chwytów, które w różnych zestawieniach będą się pojawiać. I kończąc już ten wątek stołowy, chociaż widzieli Państwo, że do różnych tematów wykorzystywany, trzeba pamiętać, że Mattia Preti w swojej późniejszej karierze będzie ten temat, ten pomysł rozwijał. Bardzo często właśnie będą to sceny, które będą przedstawiały też epizody biblijne, przede wszystkim tak jak tutaj ze Starego Testamentu, ale też widzą Państwo, że już ta formuła wychodzi z tych okowów wpływów karawadżionizmu. Kompozycje są bardzo dynamiczne, zróżnicowane pod względem światła, nawet jeśli pewne partie obrazu są mocniej oświetlone, to nie mamy tego efektu takiego ostrego kontrastu, który z obrazów Caravaggia był czerpany. I teraz, proszę Państwa, chciałbym się zająć kolejnym
tematem. Obrazem już dużo, dużo późniejszym Mattei Prettiego, bo zapewne powstałym na początku lat 70., a więc już w czasie, kiedy artysta właśnie mieszkał na Malcie. Ale w tym przedstawieniu świętego Jana Chrzciciela mam wrażenie, że jeszcze gdzieś odzywają się pewne wzorce z Caravaggia. Rzeczywiście światło, podobnie jak w poprzednim obrazie, nie jest już tak ostre i kontrastowe, ale to ujęcie świętego, młodego świętego Jana w kręgu karawadżionistów, samego Caravaggia, też było popularne. Zanim przejdziemy do tych obrazów, jeszcze tylko chciałem zwrócić uwagę, że trudno się zdecydować, czy bardziej podziwiać samego świętego Jana, czy przeuroczą owieczkę. A teraz właśnie wróćmy do Caravaggia, który zresztą będzie kilkakrotnie podejmował w różnych wersjach, jeszcze to zobaczymy, historię świętego Jana. Nas tutaj interesuje ten młodzieńczy na pustyni, tutaj wersja z galerii Corsini i wersja, która obecnie znajduje się w muzeum w Kansas City. Tego typu formuła z tą ostrym światłocieniem, jednak z pewnymi elementami też, które pojawiają się w tle, no i tym mocnym akcentem czerwonym, będzie powtarzana przez wielu artystów. I tutaj z tego najbliższego też kręgu caravaggionizmu chciałbym, żebyśmy szczególnie zwrócili uwagę na Giovanniego Battiste Caracciola, zwanego Battistello, bo to artysta, który nie tylko pojawia się dość szybko, dość bezpośrednio czerpiąc w Rzymie, dość bezpośrednio czerpiąc z Caravaggia, ale też będzie artystą, który przeniesie się później do Neapolu. I związki jego z Matteo Prettim nie są do końca jasne, ale wydaje się, że te ich relacje w jakiś sposób musiały być dość bliskie. Pokazuję Państwu też tego artystę, ponieważ mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Zamek Królewski w Warszawie zakupił obraz Mattei Prettiego, zakupił też to dzieło, które jest pracą właśnie Caracciola, które prawdopodobnie przedstawia też takiego młodzieńczego świętego Jana Chrzciciela i mogło powstać rzeczywiście bardzo wcześnie, jeśli chodzi o karierę tego artysty. To jest artysta, który, tak jak powiedziałem, jest dość ważny tutaj dla naszej opowieści, która mniej lub bardziej oscyluje wokół Mattei Prettiego, bo proszę spojrzeć na ten obraz, oczywiście już późniejszą jego pracę, gdzie jednak pewne elementy takiej stylistyki Caravaggia dałoby się znaleźć. Otóż to jest obraz, który znajduje się na Malcie, w Velacie, w kościele jezuitów. Nie wiemy, czy Caracciolo był na Malcie. Mówiłem, że był artystą, który swoją karierę rozwijał w Neapolu, więc tutaj na pewno też drogi z Mattei Prettim się krzyżowały. Obraz zresztą jest bardzo też ciekawy pod względem ikonograficznym, bo to jest powrót świętej rodziny z Egiptu, ale też jest to obraz, który, jak Państwo widzą, przedstawia Trójcę Świętą. Nie możemy zapominać, że jesteśmy w czasach kontrreformacji.
I ta perswazyjność, ten ostry światłocień, który wprowadza Caravaggio i jego naśladowcy, tu jeszcze jeden obraz Valentina de Boulogne, bardzo bliski tym wzorcom Caravaggio, jak Państwo widzą. To są obrazy, które bardzo dobrze wpisują się w taką chęć Kościoła katolickiego działania na wiernych, działania w sposób emocjonalny. Obrazy, które miały przyciągać wzrok, przyciągają właśnie tym kontrastem światła i cienia, przyciągają chociażby tą czerwienią. I mówiąc o świętym Janie Chrzcicielu, chciałem Państwu pokazać jeszcze Diego Velázqueza. To obraz z Instytutu Sztuki w Chicago, który dopiero ostatnio został przypisany wielkiemu malarzowi hiszpańskiemu, ale też widzą Państwo, że to też jego wczesna praca, która jest dużo dalsza od tego wzorca Caravaggia, którego widzieliśmy wcześniej. Ale też trzeba pamiętać, że jak na sztukę hiszpańską tego czasu, początków XVII wieku, jest to też obraz, no, można powiedzieć, nowatorski i na czasie, chociażby poprzez przedstawienie tutaj w dużej części nagiego ciała świętego. Dużo bliższy wzorcom Caravaggia jest Anton van Dyck. Van Dyck, który przecież był również w Italii właśnie w czasach, kiedy caravaggionizm się rozwijał. Tylko proszę zwrócić uwagę, że u Van Dycka te elementy tła odgrywają dużo większą rolę niż w tym ściślejszym kręgu naśladowców Caravaggia. Ten pejzaż jest rzeczywiście takim elementem dopełniającym tą kompozycję. I podobnie jest z tłem w tym obrazie już późniejszym, bo z połowy XVII wieku, Guercina. Skoro mamy mówić o różnych szkołach, różnych wpływach, to Guercino jest niezwykle interesującym przypadkiem. Artystą, który do pewnego stopnia tą formułę Caravaggia też znał i w jakiś sposób adoptował, ale właśnie na swój sposób. U Guercina też widzimy wyraźne wpływy szkoły bolońskiej, która jest taką, można powiedzieć, alternatywą dla tego wczesnego baroku Caravaggia. No i tutaj ten ostry światłocień, to wyeksponowanie ciała świętego Jana jest na tle, jak Państwo widzą, takiej dużej, błękitnej plamy, która jednak gdzieś niweluje ten efekt takiej ostrości tego oświetlenia. Bardzo podobny efekt zastosuje Pacheco de Rosa w scenie Noli me tangere. To jest zresztą obraz, to jest artysta neapolitański, ale sam obraz znajduje się też na Malcie, w pałacu wielkiego mistrza i jest też przykładem właśnie już coraz bardziej klasycyzujących tendencji, które będą zajmować miejsce caravaggionizmu. I wspomniałem o szkole bolońskiej. Szkoła bolońska, która rozwija się już od końca XVI wieku, głównie za sprawą braci Caraccich i w ich kręgu również będzie dojrzewał Guido Reni, jeden z najlepszych przykładów właśnie owego klasycyzującego stylu, który we Włoszech również się pojawi. I tutaj pokazuję Państwu bardzo nieprzypadkowy obraz Guido Reniego, dlatego że to jest obraz, który właśnie w XVII wieku już wtedy dotarł na Maltę. To był obraz bardzo popularny, a więc to też był wzorzec dla artystów, punkt odniesienia pewnej zmiany stylistycznej artystów takich jak Mattia Preti. Żeby jednak jeszcze dokończyć ten wątek
świętego Jana, bo tam trochę zboczyliśmy z tymi tematami, tam przed chwilą ten Chrystus przy kolumnie, to chciałem jeszcze Państwu pokazać pracę Giovanniego Battisty Beneschi, artysty, który w ogóle urodził się w Turynie, który bezpośrednio też pod wpływem Caravaggia nie był, a jednak pewne elementy wspólne też odnajdujemy. Tutaj akurat jest wersja, gdzie święty Jan jest nauczający, więc pojawiają się już dodatkowe postaci, ale to artysta, który podejmował też ten temat częściej. Zresztą jak się ktoś nazywa Giovanni Battista, to jest to dość naturalne. I proszę Państwa, to obraz, którego nie ma na wystawie, ale chciałem Państwu pokazać tego świętego Sebastiana z Muzeum Capodimonte w Neapolu, bo już jesteśmy w późniejszej fazie twórczości Mattei Prettiego, kiedy już przeprowadził się właśnie do Neapolu. I jak Państwo widzą, światło cały czas odgrywa ważną rolę, szczególnie jeśli będą to sceny dramatyczne, takie jak tutaj scena męczeństwa świętego Sebastiana. Ta kontrreformacja, o której zacząłem mówić, to jest właśnie też eksponowanie świętych, którzy w tak, my tylko tutaj o niektórych z nich mówimy, ale to jest ten jeden z najpopularniejszych tematów, najchętniej zamawianych, właśnie takie kultowe obrazy przedstawiające czy to samych świętych, czy bardzo często, tak jak tutaj, ich męczeństwo. Pokazuję też tego świętego Sebastiana, bo chciałem Państwu zestawić ten obraz z rysunkiem Mattei Prettiego. Na wystawie też mamy dwa inne jego rysunki. Oczywiście rysunki w warsztacie tego artysty odgrywają ważną rolę. My tutaj nie mówimy o jego wielkich realizacjach dekoracyjnych, o freskach. Chociażby tutaj mogą Państwo na makiecie, na wystawie oglądać jego najbardziej monumentalne dzieło, czyli dekoracje katedry świętego Jana na Malcie. Rysunek jest bardzo ważny jako ten etap przygotowawczy. I skoro dzisiaj zwracamy uwagę na kwestię światła, to proszę zwrócić uwagę, jak nie tylko sama kompozycja, ale właśnie i te elementy światłocieniowe są w wielu, nie zawsze, rysunkach uwzględniane. Te rysunki jakby zapowiadają już te efekty luministyczne, które później pojawią się w obrazie. I tak jak mówiłem, scen męczeństwa w XVII wieku byśmy odnaleźli wiele, ale to jest ten krąg, który tutaj szczególnie nas interesuje. Takich scen, które są niezwykle realistyczne. Ten realizm w różnych postaciach się pojawia. Giuseppe de Ribera jest jednym z takich celujących artystów, który rozwija właśnie tą tendencję. Tu męczeństwo świętego Bartłomieja, który jest nie tylko w podobnej pozie jak przed chwilą święty Sebastian, ale jeszcze na dokładkę mamy ten efekt obdzierania ze skóry, co było dodatkową częścią jego męczeństwa. No i też stąd też ta scena pojawia się dość często. Tutaj jeszcze przykład właśnie artysty, który, jak wiemy, Valentin de Boulogne jest bliskim naśladowcą Caravaggia. I również ta scena namalowana przez Mattei Prettiego, gdzie pojawia się nie tylko wyeksponowanie ciała poprzez światło, ale tutaj powracamy bardzo wyraźnie do tego znaczenia światła jako łaski Boga. Ta ekstatyczność twarzy, która jest wyeksponowana, ale znów do połowy. Tutaj nie mamy oświetlenia na
całą twarz, tylko też jest coś, co jest bardziej, jeszcze bardziej dramatyczne, co jeszcze bardziej jest intrygujące, tylko połowa twarzy jest mocno oświetlona, do tego twarz jest jeszcze w takim specyficznym skrócie perspektywicznym. To oczywiście też buduje dramatyzm tej sceny. I tutaj, ponieważ mówimy o pewnym powtarzaniu motywów, zapożyczaniu ich, to tutaj jeszcze jedno męczeństwo świętego Bartłomieja, które znajduje się w muzeum na Słowacji. No ale tu trwają dyskusje, czy może być to obraz samego Matii Prettiego. Podobieństwo układu ciała państwo widzą i też tutaj przy tej dość dobrej reprodukcji widzą państwo, jak światło pomaga budować anatomię tych postaci. Ja, proszę państwa, nie bez powodu się tutaj głównie tym świętym Bartłomiejem zajmuję, bo chciałbym państwu pokazać jeszcze jeden dość wczesny obraz Giuseppe de Ribery, który zresztą pochodzi z całej serii przedstawiającej właśnie świętych, obraz z kolekcji Fundacji Roberta Longiego, gdzie mamy do czynienia nie ze sceną samego męczeństwa, tylko właśnie z wizerunkiem świętego, który zresztą prezentuje nam tutaj jakby swoją skórę i atrybut. Trzeba pamiętać, że święty Bartłomiej z oczywistych względów jest też chociażby patronem rzeźników. Już mówiłem o tym niezwykłym realizmie de Ribery, który nawet w tak wczesnych pracach się pojawia, ale też chciałem państwu ten obraz pokazać ze względu na tło, prawda? Już mieliśmy w obrazie Matii Prettiego taką smugę światła. Tu jest ona bardzo wyraźna, bardzo kontrastowa i ten efekt również u Caravaggia byśmy spotkali, chociażby na skraju tutaj tego obrazu z Marią Magdaleną i ten ostry światłocień zastosuje też Mattia Pretti, taką ostrą smugę światła, która bardzo przypomina ten efekt, który widzieliśmy w obrazie Caravaggia z San Luigi dei Francesi z powołaniem świętego Mateusza. Tutaj uwolnienie z więzienia świętego Piotra. Ale ja jednak uparcie będę tutaj wracał do świętego Bartłomieja, dlatego że to właśnie on jest na obrazie, który też możemy obecnie w łazienkach oglądać. I na jego przedstawieniem nie tyle całej postaci, bo to już trochę widzieliśmy chociażby na świętym Janie Chrzcicielu, ale właśnie na tym skupieniu się na twarzy. To nie jest jakiś bardzo znany obraz Matii Prettiego. Tego typu ujęcia, zaraz zobaczymy, one się nie tylko u niego, ale też u innych artystów dość często będą pojawiać. Tu też mamy to zestawienie ostrego światłocienia, mocnego realizmu, takiej większej malarskości w traktowaniu tej pracy. Oczywiście ten realizm też przydaje się przy malowaniu portretów. Mattia Pretti maluje też portrety, choć może są one dużo mniej znane. To jest portret wielkiego mistrza zakonu maltańskiego, tego samego, który jako pierwszy złoży zamówienie właśnie z Malty i będzie to taki impuls do intensyfikacji kontaktów Matii Prettiego z Maltą, co w efekcie zakończy się jego tam przenosinami.
Ale miało być o pojedynczych głowach i proszę Państwa, w kontraście można powiedzieć do pracy Mattei Prettiego, chciałem Państwu pokazać to studium właściwie dwóch głów Petera Paula Rubensa. Tutaj nawet nie bardzo wiemy, kto jest przedstawiony, tym bardziej, że tego typu obrazy w pracowni Rubensa były zazwyczaj obrazami funkcjonującymi jako rodzaj studium, szkicu, mogły służyć jako wzorzec dla samego mistrza albo jego asystentów przy malowaniu jakichś większych kompozycji. I jak Państwo widzą, tu nie ma śladu po manierze Tenebrozie. Światło rozkłada się bardzo jednolicie, tak jak w większości obrazów Rubensa. Chociaż trzeba pamiętać, że przecież Rubens był też we Włoszech, spędził tam kilka lat na początku swojej kariery i jeszcze po powrocie do Antwerpii będzie malował, choć nieliczne obrazy, które w pełni można zaliczyć właśnie do karawadżionizmu, tak jak ta scena z Judytą i głową Holofernesa, z tym ostrym światłocieniem, no ale jednak kolorystyką, samym sposobem malowania, które już są charakterystyczne dla Rubensa. Ale to była taka uwaga na marginesie, powróćmy do naszych głów. I oczywiście ten zwyczaj funkcjonowania takich szkiców, studiów przejmuje uczeń, równie wybitny malarz Anton van Dyck, który, jak pamiętamy, bo już widzieliśmy taki przykład, również jest we Włoszech. I zazwyczaj tego typu prace, które są rodzajem jakiegoś przygotowania, studium wykorzystywane później, raczej kojarzą nam się z rysunkami. No i proszę Państwa, teraz tak Państwo widzą, w dość płynny sposób przeskoczyliśmy granicę flamandzko-holenderską na stronę holenderską, bo chciałbym, żeby w tym kontekście raz jeszcze nam Rembrandt wybrzmiał. I znów Rembrandt z tego dość wczesnego okresu, kiedy dość licznie maluje właśnie tego typu studia. I tutaj chciałbym dać Państwu możliwość porównania właśnie prac Rembrandta. To jeden tylko z wielu przykładów. No i tutaj tym samym powracamy do Jana Livensa. To jest taki wspólny dla nich temat, gdzie ten element realizmu jest przez nich również eksplorowany. I również są to przedstawienia nie tylko starszych mężczyzn, ale również i kobiet, które w pewnym momencie zyskają wszystkie zbiorowo określenie matki Rembrandta, choć niekoniecznie musiały ją te obrazy przedstawiać. Chciałem Państwu ten obraz Jana Livensa pokazać, bo to jest też znów w pewnym kontraście czy do porównania właśnie do prac włoskich, gdzie światło odgrywa też ogromną rolę. Nie mamy tutaj tego efektu ostrego kontrastu, ale mamy ten element wydobycia i skóry, która już jest skórą dojrzałą, dzięki temu można ją właśnie w bardzo taki realistyczny sposób ująć. No i akurat wybrałem taki obraz, gdzie jakże wspaniale ten welon, to nakrycie głowy jest namalowane. Naszym punktem wyjścia jednak był święty Bartłomiej. Rembrandt namaluje też ten temat. To przykład z już późnej fazy jego twórczości, niezwykłej, nie mającej właściwie porównania z innymi malarzami, gdzie te wcześniejsze doświadczenia są przemienione w jego bardzo indywidualny styl. Styl, który opiera się na bardzo swobodnym malowaniu. Ten realizm nabiera niezwykłej
takiej autentyczności. To jest właśnie taki portret, który bardziej kojarzy się ze stylistyką realizmu XIX wieku niż wieku XVII. Światło odgrywa trochę mniejszą rolę, ale chciałem Państwu pokazać też taki późniejszy obraz Rembrandta, który moim zdaniem jest jednym z najbardziej olśniewających przykładów właśnie tego, do czego Rembrandt ze światłem dochodzi. Mówiłem Państwu, że ten motyw właśnie starszej kobiety również w kręgu początkowo Libensa i Rembrandta też się rozwija. On będzie też powtarzany przez naśladowców Rembrandta, artystów z tego kręgu, a to praca, która przedstawia właśnie taką starszą kobietę czytającą tego typu przedstawienia. Mogły mieć też konotacje biblijne, być symbolem mądrości, kojarząc się z proroknią Anną. Ale też widzą Państwo, jak inaczej jest tu potraktowane światło. To światło jakby biło z tej księgi, jak się domyślamy, świętej i oświetlało dosłownie jej twarz, a nawet więcej, może się nawet wydaje, że to ona do pewnego stopnia promienieje takim wewnętrznym światłem. Tak jak Państwu mówiłem, te przedstawienia świętych skupione na ich twarzy pojawiają się często. Jeszcze kilka przykładów Matii Prettiego już z późniejszego okresu, które zresztą pokazują, jak różne formuły będzie on już przyjmował. To przedstawienie pierwszego biskupa Malty. Tu święty Ambroży, gdzie chociaż praca też dość późna, gdzie ten ostry światłocień, realizm gdzieś tam jeszcze echem pobrzmiewa tymi wcześniejszymi doświadczeniami. I trzeba też pamiętać, że Mattia Pretti będzie miał duży warsztat, będzie miał uczniów, będzie miał asystentów. Nie wszystkie obrazy z nim bezpośrednio są wiązane, tak jak ten święty Piotr. I ta formuła przedstawienia samej głowy, proszę zobaczyć, że to bardzo często są też starsi mężczyźni, gdzie można pokazać tą brodę, to samo Rembrandt robił. I zboczymy na chwileczkę z tych religijnych tematów w stronę, jak Państwo widzą, nie do końca tutaj da się ustalić, kogo przedstawia Mattia Pretti, jakiegoś poetę, filozofa, o tym by te atrybuty świadczyły. No i oczywiście te doświadczenia w przedstawianiu takich głów dojrzałych mężczyzn można też wykorzystać w większym obrazie, tak jak tutaj z Platonem i Diogenesem. Chciałem Państwu ten obraz, nie najlepsza jest ta reprodukcja, ale chciałem go Państwu pokazać, bo widzą Państwo, jak tutaj dużą rolę odgrywa światło, gdzie mamy obu filozofów przedstawionych na różnym tle, co oczywiście ma być też takim elementem ich zderzającym. Diogenes trzyma lampę, w związku z tym tutaj Pretti wykorzystuje ten efekt ciemnego tła. I jeszcze chciałem Państwu pokazać pracę z świętym, przedstawiającą świętego Tomasza tutaj wątpiącego, dlatego że chociaż praca powstaje już dość późno, być może też już na początku lat 70., to jest praca, która jest dosyć bliska pewnym kompozycyjnym wzorcom z Caravaggia, ale też jest o tyle ciekawa, że proszę zobaczyć, jak Mattia Pretti tutaj nam monumentalizuje tą kompozycję, tak jakbyśmy patrzyli na nią od dołu. Gdzieś ten skrót perspektywiczny daje taki efekt. Nie obserwujemy tego w obrazie wzorcowym, można powiedzieć, u Caravaggia, ale on również stosował takie chwyty. Tutaj obraz o innym temacie, ale obraz, który musiał wisieć wysoko, ponieważ proszę zobaczyć, dopiero wtedy będziemy mieli ten efekt takiego patrzenia od dołu na tą grupę postaci. To wróćmy jednak do tych
dość wiernie powtarzanej kompozycji właśnie. Tu inny jeszcze naśladowca włoski Caravaggia i przykład Henryka Terbruggena, holenderskiego caravaggionisty, gdzie proszę zobaczyć, kompozycja jest dość podobna. Pomysł tego wpychania palucha w ranę jest taki sam, bardzo wyrazisty w samym centrum kompozycji tutaj, ale światło jest inaczej, dużo delikatniej potraktowane. I jeszcze jeden przykład Guercina, który, proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak jest zaskakująco bliski dziełu Mattei Prettiego. I podobną formułę mamy w Chrzcie Chrystusa, które też gości na naszej wystawie. Łącznie z tym efektem zmonumentalizowania tych postaci. Istnieje, proszę Państwa, drugi obraz Mattei Prettiego w zbiorach prywatnych, który przedstawia bardzo podobną scenę, ale bez tego efektu zmiany perspektywy. Tutaj zresztą proszę zobaczyć, jak nasz ten ta łuna taka, która z nieba tutaj bije, się tak dużo bardziej złagodziła właśnie, ale to światło też tutaj odgrywa ważną rolę. I wróćmy, ponieważ sama kolorystyka, samo ujęcie światła już jest bardzo dalekie od Caravaggia oczywiście, ale sama kompozycja dość bliska. I proszę zobaczyć tu obraz. Znowu wróciliśmy do Caracciola, do tego łącznika między Rzymem i Neapolem, gdzie mamy w pełni formułę Caravaggia, tenebryzmu zastosowaną, a kompozycja jest bardzo podobna do pracy Mattei, do prac właściwie Mattei Prettiego, bo dwa obrazy widzieliśmy. I jeszcze przepiękny obraz Mattei Prettiego, który jest w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, który też dopełnia wystawę w Łazienkach. To oczywiście już przykład taki wyraźny, gdzie te formuły u artysty się zmieniają. Tutaj jest jakaś taka miękkość, która może nawet ze szkołą wenecką mogłaby się skojarzyć. Tutaj z podobnego czasu obraz bardzo złej reprodukcji, ale w podobnej stylistyce chciałem Państwu pokazać z podobną sceną, bo tutaj to pokłon trzech króli. Tu proszę nie patrzeć na to ostre przekontrastowanie dzieciątka i Matki Boskiej, bo to jest niestety przesterowana reprodukcja. Ale chciałem Państwu, mówiąc o tych zmianach stylistycznych, chciałem Państwu też pokazać niewiele wcześniejsze od tych obrazów Mattei Prettiego obraz Giuseppe de Ribery. Proszę zobaczyć, jak nasz specjalista od realizmu i też ostrych efektów świetlnych w tym obrazie z tą adoracją pasterzy zmienia styl, jak na niego również te bardziej klasycyzujące formuły również oddziałują. Właściwie ten realizm tutaj do pewnego stopnia w tych pasterzach się pojawia, ale sama kompozycja jest już zupełnie dużo mniej dramatycznie pomyślana. I proszę Państwa, już na koniec obrazy, które w tej chwili mamy na wystawie, jak Lot z córkami, czy Pijaństwo Noego, w których, jak Państwo widzą, jest stosowana dość podobna kompozycja, dużo bardziej rozbudowana niż to, co było popularne w kręgu caravaggionizmu, takiego zbliżenia na postaci. I właśnie bardziej rozbudowane kompozycje, gdzieś podobne tutaj ukrzyżowanie świętego Piotra Mattei Prettiego też z lat 50., które też pokazuje ze względu na to, że chciałbym jeszcze wspomnieć o jednym artyście, który jest tutaj dość ważny. Ja mam tylko jeden przykład. Luca Giordano to artysta, który z jednej strony będzie też czerpał z prac Mattei Prettiego, a oczywiście też sam będzie ważną indywidualnością już sztuki drugiej połowy XVII wieku. Ta reprodukcja z taką samą sceną, czyli z tą samą sceną ukrzyżowania świętego Piotra, no nie
nie jest tutaj chyba najlepsza. Podobnie jak ta reprodukcja, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby Państwu tego obrazu nie pokazać, bo to właściwie taka kwintesencja dramatyzmu i dynamiki barokowej, gdzie oczywiście światło odgrywa też ważną rolę. To jest, proszę Państwa, Chrystus, który tutaj zrzuca z góry szatana z takimi wybałuszonymi oczami, obraz z lat 50. Mattei Prettiego, tak jak duża część prac, które w tej chwili są na wystawie. Nie zajmowaliśmy się jakoś bardzo dokładnie tym środowiskiem neapolitańskim, które dla artysty oczywiście też było w tym późniejszym okresie szczególnie ważne, ale chciałem Państwu pokazać dość wczesny obraz Massimo Stanzione, który będzie jednym z czołowych artystów neapolitańskich, ale który również w pewnym momencie był w Rzymie, zetknął się z karawadżionizmem. No i sceny dekapitacji to sceny, podobnie jak sceny męczeństw, sceny popularne w baroku, nie tylko w środowisku karawadżionistów. Tutaj ścięcie świętego Jana Chrzciciela, taki moment niezwykle dramatyczny, gdzie za chwilę wiemy, że ta głowa się potoczy. No i mówiąc jednak o Caravaggio, od którego rozpoczęliśmy, trzeba też przecież wspomnieć, że na Malcie jest jego największy obraz, mówię dosłownie, który też oddziaływał na artystów, znajdujący się właśnie w katedrze świętego Jana. Tutaj z dużo większą też dramatycznością sama scena jest przedstawiona, bo tutaj już ta głowa, ta krew, która tam się pojawia, misa jest przygotowana. To jest ogromna kompozycja, ponad 5-metrowa. A tak na koniec wspominam o tych scenach dekapitacji, bo chcę Państwu pokazać jeszcze jeden obraz Mattei Prettiego. Nie skupialiśmy się na bardzo popularnym temacie w XVII wieku z Judytą i Holofernesem, gdzie mamy już efekt odcięcia głowy, tu w tym przypadku akurat Holofernes. Proszę zobaczyć, jak Mattei Pretti też używa światła, gdzie oświetlony jest ten tors, właśnie te mięśnie, takie anatomia. No i dopiero po sekundzie odkrywamy, że brakuje tej głowy i że ta odcięta szyja jest też z wszelkimi detalami przedstawiona. Barok uwielbia takie efekty, tak jak przed chwilą ten święty Tomasz grzebiący palcem w ranie Chrystusa, a światło jest tym elementem, który dodatkowo buduje dramatyzm tego typu scen. Chociaż nie skupialiśmy się na biografii artysty, to zakończę jego bardzo późną pracą, jego autoportretem, który znajduje się w galerii Uffizi, nie ze względu na wartości luministyczne tego obrazu, ale aby pokazać właśnie, jak jego wizerunek, jego autoportret trafia do najbardziej prestiżowej kolekcji zbioru z autoportretami najwybitniejszych artystów. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Magda była taka miła, że wspomniała o mojej stronie. Oczywiście zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Między innymi mogą Państwo zobaczyć też na niej ostatnio więcej prac Mattei Prettiego. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękujemy za interesujący wykład, bogaty w przykłady i ciekawe zestawienia. Wspaniale było zobaczyć pracę Prettiego w tak szerokim kontekście artystycznym. To naprawdę ten kontekst cenne. Był troszkę może za szeroki, ale myślę, że też dość ciekawy na zasadzie pewnych porównań. Tak, bardzo dziękujemy za to. To jest czas na pytania. Ja będę przekaźnikiem mikrofonu, więc jeśli są jakieś, to bardzo proszę.
Znaczy, chciałem zapytać o ten obraz, gdzie tam były te wątki filozoficzne. Następny przedstawiał Diogenesa z Synopy, z tą lampą, nie? Szukam człowieka i Platona, a wcześniej był obraz ukoronowanego wieńcem laurowym człowieka, trzymającego księgę, oczywiście nie trzyma to realiów, znaczy to są realia epoki, w którym powstał obraz, tak? I tam było po łacinie napisane causa causarum miserere mei, czyli przyczyno przyczyn, zmiłuj się nade mną, i dokładnie ten sam tekst był powtórzony na obrazie, więc to jest, znaczy ta atrybucja jest dla mnie jakby tutaj identyfikacja. Czyli identyfikacja. Nie budzi wątpliwości, to jest też Platon, bo pan pytał, to jest ewidentnie nie Platon. Nie umiem powiedzieć z jakiego... Przepraszam, że jest tak mądrze, ale ja jestem akurat trochę wykształcony filozoficznie dla mnie to jest ewidentnie wątek filozofia ancille teologię, to znaczy, bo to jest chrześcijański autor w kontekście chrześcijańskiej kultury, barokowej tworzący, i tu chodzi o to, że nawet ten największy przedstawiciel emblematyczny, można by tak powiedzieć, dla mądrości starogreckiej, jakby wzywa Boga chrześcijańskiego, czyli uznaje pewną wyższość. Tak mi się wydaje, że to jest ewidentnie obraz typu dydaktycznego. Nie wiem, czy pan by się zgodził. W sensie, że też uważa pan w sensie... że chodzi o Platona. Że ten wcześniejszy Platona. Obraz też jest Platonem. Tak, tak. Tak mi się wydaje, że ja to... nie umiem powiedzieć, z jakiego powodu ta kompozycja, ten mężczyzna w tym wieńcu funkcjonuje właśnie jako filozof, poeta, nie ma identyfikacji Platona. To jest trochę dla mnie za trudne pytanie, ale wiem, że będzie wykład pani Aleksandry Jakubowskiej, która podejrzewam, jeśli nie ten obraz, to ten obraz z Platonem i Diogenesem pokaże, więc być może ona coś będzie w stanie więcej dopowiedzieć, bo wiem, że będzie mówiła właśnie o nie malarstwie religijnym, tylko o różnych znaczeniach, alegoriach, więc może ona więcej też będzie w stanie Jeżeli chodzi powiedzieć. O ten wieniec, to oczywiście ja nie jestem historykiem sztuki, no ale jest taki wątek poeta laureatus. To wydaje mi się, że autor tego obrazu świadomie gra z tym motywem, tak jak jest poeta laureatus, tak można powiedzieć filozofus laureatus, w sensie, że Platon jest wyróżniony, ale nawet on uznaje wyższość chrześcijaństwa. Znaczy upierałbym się, że to na pewno chodzi o Platona i o ten, dlaczego? Dlatego, że causa causarum to jest terminus technicus z filozofii Platona i Arystotelesa. Więc dla mnie to nie pozostawia żadnych wątpliwości, że chodzi o Platon. Ja nie zaprzeczę, tylko możemy podziękować za dopowiedzenie. Czy jeszcze jakieś pytania? Pytanie, czysta ciekawość, czy Mattia Preti był uznany za życia? Tak, jak najbardziej. Ja dlatego tutaj tak zacząłem i zakończyłem też tym autoportretem, że był artystą, który szczególnie jest celebrowany na Malcie, gdzie tam są nawet jego pomniki, współcześnie mam na myśli. Ale za życia prowadził duży warsztat, miał dużo zamówień. To, że przyjęto tą jego propozycję dekoracji katedry świętego Jana, chociażby już o tym świadczy. Więc też z tego powodu się cieszę, że mamy wystawę, możemy o nim mówić, bo to artysta bardzo bogaty, jeśli chodzi i o biografię, i o twórczość. Jeszcze zresztą będą kolejne wykłady. Wiem, że Joanna Kilian będzie mówiła o jednej z takich realizacji. Ja tutaj o tym tego nie poruszałem. Będzie przykład takiej wielkiej realizacji innej, więc dużo jest ciekawych aspektów z nim związanych. Pani Joanna Kilian wystąpi 31 stycznia i będzie mówiła o freskach w San Biagio w Modenie. Serdecznie zapraszamy na ten wykład. 7 lutego wystąpi pani Alicja Jakubowska, o której wspomniałeś, i tam być może będzie rozszerzona tematyka, którą pan poruszył w pytaniu. A 15 lutego będzie wykład powiązany z Przemka wykładem dotyczącym światła, ale on będzie traktował o technicznych aspektach światła, to znaczy o oświetlaniu ekspozycji obrazów na wystawach stałych. To będzie spotkanie ze specjalistką, panną Anią Bendyk. Natomiast 22 lutego będziemy gościć kuratora z Malty, pana Christiana Mifsuda, i on opowie nam o historii zakonu maltańskiego. Taki jest plan. Zapraszamy państwa serdecznie.
Wystawa trwa w Podchorążówce do początku marca, a my cały czas będziemy Państwa częstować programem edukacyjnym, w tym właśnie wykładami. I zapraszam serdecznie. I dziękuję Przemysławowi Głowackiemu za dzisiejsze wystąpienie.